Plan był prosty. 4 dziewczyny, 2 namioty i tania wyprawa do Norwegii. Dużo przygód, autostopowania i niezapomnianych momentów. Norwegia nigdy nie była moim celem, ale bilety za 39 zł to była wystarczająca zachęta. Przed podróżą nie czułam się najlepiej i byłam chora, ale w przeddzień wyjazdu kupiłam namiot i byłam gotowa do drogi. Pokaż! Vlog takeover! Później wam opowiem historię i... To była niezapomniana wyprawa, ale zacznijmy od początku. Tak się pakuje bagaż do Wizera na podróż. Dwa plecaki, karimaty, śpiwory. Wciśnięte w 32 kilo. Bagaż jest na ciebie. I był przypał. Prawie że spóźnione. Ale jesteśmy po drugiej stronie i tam jest dużo bramka, już odprawiają, ale my idziemy jeszcze kupić. Zakupy zrobione, czas pędzić na samolot. Uff, już jesteśmy jako ostatni. Ja bez makijażu, bo nie było czasu. Ale mam nadzieję, że... Jej! Nakładamy wszystko na siebie. I wchodzimy. Mam nadzieję, że się zmieścimy. Co to było? Trzech muszkieterów. Państwo, witam na lotnisku, ale sobie jest godzina 21:30. Czasu lokalnego prosimy o pozostanie na swoich miejscach za tymi pasami do momentu. Ale a może nie? Nie, to nie jest nasz. A to są nasze? To nie? Tu jest nie. Czyli czekaj, nie. Witaj Norwegio. Tutaj właśnie wylądowaliśmy, przepakowaliśmy bagaże i szukamy miejsca do rozbicia namiotu, który jest nie wiadomo gdzie. Zobaczymy. Dam wam znać już, a jak coś znajdziemy.
Więc dojechałyśmy i szukamy miejsca na namiot i nie możemy go znaleźć. Podobno miało być tak łatwo, a niestety poszłyśmy w jedno miejsce, musiałyśmy zawracać. Jesteśmy na tym samym miejscu, idę teraz kupić wodę i coś jeszcze do picia, chociaż jest to strasznie drogo. Kombinujemy z plecakami, a ja nigdy w życiu nie spałam w namiocie, więc się boję, jak to będzie, czy coś nie napadnie, ale mam nadzieję, że będzie ok. Więc do zobaczenia. Aha, i to jest jeszcze jeden? Tam. Ciekawe, do czego kamień to. Jesteśmy w namiocie, właśnie idziemy spać. Hej, więc jesteśmy właśnie w namiocie i zaraz idziemy spać, ale chciałam opowiedzieć wam, jak to było z naszą przeprawą przez naszą odprawę bagażową i na lotnisku. A w ogóle było totalnie, totalnie spontanicznie i było po prostu tak szaleńczo. Więc miałyśmy wziąć jeden bagaż 32-kilogramowy, ale się wszystko nie zmieściło i próbowałyśmy to zakręcić taśmą. Też się nie dało. Tak naprawdę zakręciłyśmy dwa plecaki taśmą taką spożywczą chyba, folią spożywczą na 32 kilo wizerowe. I niestety to nie przeszło. Poszłyśmy właśnie do okienka i okazało się, że bagaż jest 5 kilo za duży. Więc musiałyśmy je odmontować, a szybko kupić bagaż normalny, który został zarejestrowany na złą osobę. Dziewczyny, która przeszła przez bramki. I co? No i w ogóle właśnie musiałyśmy dokupować dodatkowy bagaż, 20 kilo. Więc pojechały dwa plecaki zmontowane z mnóstwem śpiworów, jakiś karimat i tego typu rzeczy. I wszystko przyjechało już takie odmontowane, jakieś wypakowane. I miałyśmy naprawdę niezłą przeprawę, gdy okazało się, że już wszystko poszło i zapłaciłyśmy tą dodatkową opłatę, to później musiałyśmy się spieszyć na samolot i prawie że nie zdążyłyśmy. I biegłyśmy przepychając się przez ludzi. Tak naprawdę ja myślałam, że nie wiem, że niektórzy są trochę źli, ale większość była życzliwa i nas przepuszczała tak naprawdę w odprawie. Więc udało nam się. Zrobiłyśmy jeszcze trochę zakupów na bezcłówce, ponieważ Norwegia jest bardzo, bardzo droga. Więc tak naprawdę to było obowiązkowe, żeby cokolwiek kupić. Tak, a to właśnie. I nam się udało i a nawet właśnie na odprawie bagażowej był mój znajomy z liceum. I tak myślałam, że może tak nam pomoże przepchnąć ten bagaż. Ale niestety się nie udało. Ale szepnął nam słowo, że da znać na bramce tej takiej już przy wyjściu do samolotu. Nie zwracali uwagi na nasz bagaż podręczny, ponieważ też miałyśmy za duży. Więc na szczęście wszystko się udało. Przyjechałyśmy tutaj, przyleciałyśmy do Alesund i jesteśmy właśnie w namiocie i tu są nasze wszystkie bagaże tutaj w nogach, niestety. Na szczęście z dnia na dzień będzie coraz ich mniej, ponieważ większość to jest jedzenie. Więc tak, taką mamy nadzieję. Jesteśmy właśnie w namiocie,
pierwsza noc, pierwszy dzień. Póki co jest dobrze. I zobaczymy się rano. Tak więc tak, ja mam taki zachrypnięty głos, ponieważ jestem chora, ale miejmy nadzieję, że będzie lepiej. I tak, do zobaczenia. Rano! Dzień dobry. Take it fast from taking now, take it.